Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Car Mechanic Simulator 2021. I słuchajcie, no to już kurczę, już któreś z kolejne auto, które żeśmy naprawili. No i słuchajcie, bierzemy się za robotę i naprawiajmy kolejne. A właśnie, bo w poprzednim odcinku, słuchajcie, awansowaliśmy, to znaczy mamy już level 5. I za 2500 kredytów kupiliśmy sobie, słuchajcie, tutaj, teraz pokażę, ten kto jeszcze nie widział, no taki kontener, gdzie możemy odzyskiwać ze starych, zużytych narzędzi różne rzeczy, to znaczy te niebieskie tutaj, te takie jakieś części, no to części, powiedzmy, że materiał, odzyskiwanie materiału, jakieś materiały, które może w przyszłości będziemy mogli naprawiać. Jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale o tym się może i przekonamy zaraz niebawem. I słuchajcie, no w sumie mamy piąty level, a z tego, że mamy piąty level, to nam, zobaczcie, mamy złomowisko. Kurczę. A pojedźmy sobie. Widzę, że będzie chyba parę tych złomowisk, bo jakby... mieliśmy szansę, znaczy mieliśmy wybór, nie? Że tam akurat na to złomowisko. Czyli pewnie tych złomowisk będzie więcej. O! No! Nareszcie, słuchajcie, nareszcie. No i co tu mamy? No fajnie to wygląda. Też kurczę, takie złomowisko. Podskakiwać nie możemy. A możemy wejść? Nie, nie możemy. No to złomowisko też tak, słuchajcie, tak na pustyni widzę bardziej, bo nie widzę lasu, tam jakiś górzysty teren, tam też. No, także kurde, fajnie, fajnie. No, super, dobra, i co teraz? Co tu możemy... O, dobra, złom, tu coś się nam podświetla. I co mam teraz? Szukać, to szukajmy. Okej, dobra, widzę, że... O, mis kolejowa, słuchajcie. A co to jest tak... No właśnie, widzicie, tu już trójka jest. Co to oznacza? Dobra, a jakbyśmy na przykład... To w cieni, miska olejowa, gdzieś przynieśliśmy, tutaj, a tu jest, dobra, zebrane przedmioty, no dobra, okej, okay, aha, dobra, no tutaj widzę, a tu jest jeszcze jakaś osłona rozrządu, do lotusa, a my co wzięliśmy, do, Szuszałoni. No, znana marka i ceniona wszędzie, także spoko. Lećmy dalej, a tutaj to, on się chyba łączy ten złom. O, ale tutaj, sprawdźmy. A, przytrzymać. Okej, co tutaj mamy? A tutaj nic ciekawego. Karoseria. Maska. A my. To jest. Czekajcie. Otwórz menu kołowe. Kup samochód. Tryb badania. O kurde. A to możemy. To możemy kupić? A ciekawe, ile by kosztował. Zaraz. Czekajcie. Kup samochód. Dobra, zobaczmy. To jest. Tempest Magnum, słuchajcie, słynny najkurcze z tym skrzydłem z tyłu. To nawet w Forcy mamy to samochód. Bardzo ciężko było, no, czy ciężko do utrzymania w drodze, po drodze, jak je w danej kategorii, bo to chyba było kategorii, o, już nie pamiętam, kurde, D albo A. I po prostu, no, to był ciężki auto do utrzymania, jeżeli się chciało tylko je ulepszyć, upgrade'ować do, w tej samej kategorii. Tam napęd tak czy siak chyba się nie dało i był na tylną oś. No i na kierownicy, słuchajcie, to naprawdę przy na przykład torze takim szutrowym, no to trzeba było się pewnie nim napracować. Chociaż, no, tak piąte przez dziesiąte pamiętam, może się mylę. Dobra, zobaczmy co tutaj dalej. Nadwozie, nie wiadomo, taki stan, kolor fabryczny nawet to ma, aktualny kolor fabryczny, aha, no dobrze. Co tutaj jeszcze mamy? Waga, przebieg 345 tysięcy.
Kurde, no ale jakby takie, taki samochód. No ciekawe ile kosztuje, no właśnie, właśnie. Tutaj mamy wszystko silniki. Teraz co tutaj jeszcze? Aha, tutaj jest takie no do wymiany sporo. O kurde. Wszystko. Ale no właśnie, a ile kosztuje? Co? Kurde, no, nie mamy nawet. Nawet nie mamy. Ale z chęcią bym sobie go kupił. I byśmy sobie tam powoli, kurczę, na niego. Kurde, no fajny, fajny. Korweta. No, znaczy wygląda jak korweta, wiadomo, że to jest Bolt Reptila, Reptilia. Kurde, ale bajera, bajera. Nie, no to ten pewnie, ale spoko. Podoba mi się ta gra. Słuchajcie, podoba mi się ta gra. 6000, no to już na nas byłoby stać. Ale wiecie co, na początku ja bym nie chciał chyba jeszcze z... Może za wcześnie, nie? Za wcześnie. O, i tak tym bardziej, że zobaczcie, nie mamy tutaj prawych drzwi. I tu w ogóle prawych. Tu musiał oberwać. Tutaj musiał oberwać. Tu. Kurde. Ale nie, no nieźle, nieźle. A to jaki, zobaczcie. Kurde. Ale też mamy autobus. A już autobus mamy, to nie potrzebujemy. Tutaj jeszcze jakieś są. Zaraz sprawdzimy. O, tutaj nic nie ma. Dobra, mi się sobie się. A sprawdźmy w ogóle jakieś jeszcze inne samochody. Może będą jeszcze jakieś. Kurde, tu jaki fajny. Ale nie, ten nie. Ten już się nie nadaje. Ten już przeżył swoje. Kurde, tu jest sporo tych części. No to spoko. Tu, ojej, z tego to chyba by nic już nie wyszło. Znaczy, tu już. Z tego tu już wszystko wyszło. Wycisnęli go jak śliwkę. Kurde, fajne, ale fajne, to bajera to zrobili. A tutaj coś możemy znaleźć? Gdzie może biegiem? Ale tutaj bieg by się przydał. Tu też możemy to autko. Co to jest? Jakiś kurczę Oldsmobile. Zobaczmy. No jak to? Lexus, Skeo, no przecież kurwa. Jakbyśmy nie... No więc wiadomo, no, na linku jesteśmy dopiero... co, więc możemy jakiś tam... Tu jeszcze coś jest. Tak łatwo, szybko aut nie rozpoznać. Tu jeszcze jest. Salem. Kurcze, fajny. To jest jak Mustang jakiś, nie? Kurde, no. Będzie bajera. Będzie się czym wozić po mieście, słuchajcie. Tu już chyba więcej nie ma. O, tu jeszcze może gdzieś... O, a nie, to tam byliśmy. Kurcze. Bo zagubić się można tutaj. Tu, a tu? Nie. Nie, nie, nie. Ale tu coś jest. O, taki kurcie. Masywny. A tu? Tu nie, nie. Szkoda, tego bym sobie kupił. Ale ten już widać. Już nic z tego nie będzie. Dobra, a co to to? Jakiś ten, dobra, będziemy. Nie, tu nawet na górę nie można wejść. I tu już więcej aut nie ma. No, ale spoko. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba koncepcja kupowania złomu na złomowisku. Jednocześnie jest to złom taki w postaci aut, które możemy sobie, słuchajcie, w przyszłości złożyć. No, ale wiadomo, kwestia pieniędzy. Dobra, i co teraz na przykład? Jakbym chciał... no właśnie, co bym chciał? Magazyn, wróć do garażu. Tryb zdjęciowy, notatki. Dobra, wróć do garażu. I co? Aha, i to miska olejowa, 83 do V. Kurde, za 53 kredyty? Bierzemy! Kup części. Może nigdy nie będziemy mieli nawet. No właśnie. Nie, to nie, to nie, to nie, dziękuję, na razie nie. Później sobie kiedyś tam przyjdziemy i będziemy... Dobra, wracamy, słuchajcie, wracamy. Ty, ktoś tam właził. Halo? Ktoś tu był. Jak? Jak w Hitchcocku. Wiecie o co chodzi. Tu. Bo mamy kurde, jakoś nas zamknął od środka. Nie wypuszczą nas już stąd. No ładnie. Dobra, wracamy, słuchajcie. Wróć do garażu. Tak. No i jesteśmy, słuchajcie. Jesteśmy, słuchajcie, już w garażu, bierzemy się za kolejne zlecenie, czasu nie ma
I mamy Bolt Hornet. Kurde, to jest to jak wygląda jak Pontiac. Nie? Taki Pontiac, nie wiem jak się nazywa, Firebird? Czy coś takiego. No i tutaj mamy Jaguara. O, już Jaguary, to już XJS, no to już to jest z dodatku, DLC. Tutaj taki kurcze, tył to jak do BMW starego, a przód to taki kurcze, a może nawet i... No nie no, FMW. Kurwa, już się lepiej tego nie dało ukryć. Chociaż jakby było... nie B, tylko P na przykład. I W, albo, no, albo BMW, czyli W, M, B, B. No i Atom. No to Atom to też chyba jest z dodatku, tak? Tak mi się wydaje, z DLC. No dobra, spoko, ale akurat, no niestety fabularne. Chyba, że wiecie co, tutaj też jakoś, kurde, może byśmy sobie ciekawe. Może sobie zrobimy takie dwa auta. Ale to może w drugim odcinku. Znaczy w drugim, w kolejnym odcinku, bo już ten na pewno będziemy musieli... na pewno też chyba się przewinie jeszcze... Kurczę, nie wiem, czy do tego samego auta żeśmy tej części V8 coś mi tak... Ale mniejsza z tym. Tak, zrobimy sobie jakieś auto... Takie, o, nawet... Kurczę, nawet w sumie możemy... No prawa część, zobaczcie, o stanie minimalnym 38. Tu jeszcze... Zróbmy to jeszcze, weźmiemy sobie. Przyjmij zlecenie. Przyjmiemy zlecenie. Przyjmiemy zlecenie, dobra. Ukochany. Dobra, przyjmiemy zlecenie. Ale jeszcze przyjmiemy, czekajcie, jeszcze przyjmiemy zlecenie. Nie tu, tutaj. Tutaj, tego. Ciekawe, gdzie to auto będzie. Przyjmij zlecenie. A, dzień dobry. Czy mógłbyś mi pomóc? Oto mój pierwszy samochód. Nie jest to może idealny samochód, ale jest mój. Zawsze o takim marzyłem, więc gdy udało się zaoszczędzić trochę pieniędzy, to od razu zacząłem szukać. Wydaje mi się, że mogły mnie trochę ponieść emocje. Słyszałem, że to nie wróży za dobrze. Sprzedający mówił, że hamulce nadają się do remontu, ale reszta jest w perfekcyjnym stanie. Dziś rano usłyszałem stukanie z tyłu i auto ściąga na prawą stronę. Ale fajnie, to znaczy zdjęcie jest fajne. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to nic poważnego. W razie potrzeby pożyczę trochę gotówki, ale mam nadzieję, że to tylko te hamulce. Nie mogę się już doczekać powrotu na drogę. Zrób proszę przegląd auta i wymień to, co trzeba. Do zobaczenia. Napraw karoserię, wymień olej, no i też jeszcze jakieś inne zadania. Dobra, no, przyjmujemy. A tu jeszcze jakiś... Aha, tu jest jeszcze... kurde! Takim to bym se pojeździł. No, to tym też jeździliśmy, słuchajcie, w Forcy. Dobra. Znaczy, no... Chyba nie mam filmiku z tym akurat Jaguarem. Ale jeździłem. Wiesz, w zasadzie to wszystkimi się jeździło autami. Dobra. Jeszcze z tym. Jedziemy. Przyjmujemy zlecenie. I ciekawe, gdzie to auto stanie. O, tutaj. Też zielony kolor, taki nawet w miarę. Ale fajnie wygląda. Kurde, fajne auto. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Ale wiecie co, najpierw zajmiemy się tym. No i zobaczymy, co tutaj zyskamy. Czekajcie, bo tutaj jest tak. Jeszcze popatrzymy. Standardowa wersja, przebieg no prawie 200 tysięcy. Waga 1700. Felgi, dobra. Kolor fabryczny. Warianty kolorystyczne. Kolor fabryczny ma. Dobrze, można znaleźć zlecenie. Aukcja w stodołach, można znaleźć go. Słuchajcie, w stodole można go znaleźć. Nadwozie, części, wszystko ok. Znaczy ok, no nie ok, ale... Dobra. Ciężko sterować autem, nie znaleziono części. Dobra, zaraz. Znaczy jakieś proste, widzicie? To znaczy mamy proste jakieś. Zobaczymy. Mamy 7400, może go naprawimy jeszcze dzisiaj. Ciężko sterować autem. A, no właśnie. To jest pytanie. Jakiś problem z hamulcami. Czyli takie... Z hamulcami. No dobra, dobra, to dawaj go, albo nie, wiecie co, pojedziemy sobie, zobaczymy, może zbadamy go, albo nie, jeszcze inaczej, escape, wysiądź, zamykaj te drzwi, czekajcie, najpierw sobie go zbadamy, tryb badania, tak obejrzymy, no, na placu, wiadomo, świeże powietrze, słuchajcie, i sobie go zbadamy, dobra, jeszcze raz musimy, tryb badania,
No. Na spokojnie, tu już coś wychodzi. To już dwie rzeczy, chyba nawet znaleźliśmy. Trzecia rzecz, czwarta, piąta wychodzi, wszystko. Okej, teraz z tej strony. Oj, jeszcze raz. No, tutaj sporo rzeczy do wymiany będzie. Mam nadzieję, że nam się to zwróci, nie? Silnik, 26, to tak. Popatrzmy, słuchajcie, no kurde, o kurde, o kurde. Też będzie przy nim grzebania troszkę. No ale już się jak podjęliśmy tego działania, no to niestety trzeba je dokończyć. Kurde, ale tu będzie, tutaj to będzie. Cały silnik do rozbiórki. Jejku, kochany. Na szczęście ale też zawieszenie do kitu widzę. Wloty powietrza, zobaczcie ile ich tu jest. Ale co, miejmy nadzieję, o kurde, filtr, no też filtry do wymiany. Ale tu znaleźliśmy. Ciekawe czy to w ogóle ruszy. A sprawdzimy, pojedziemy, sprawdzimy, słuchajcie. A. Też tutaj bezpieczniki. Uuu, kochany. Oto, to. O, żeś tutaj przywiózł mi złomka. O, pacha, bo tu nic już więcej tak nie za bardzo możemy zbadać. Dobra, układ wydechowy. O kurde, to jest złom. Ja cię, to cały samochód jest normalnie do wymiany. To znaczy do wymiany. Ole, będzie się tutaj z nim. Jeszcze tu, czy kurde, jeszcze tu. Zobaczcie. Ja nie wiem, czy w ogóle wyrobię na części do tego auta. I pytanie, czy w ogóle zarobimy cokolwiek. Kurde. Będziemy musieli chyba bardziej sprzedawać części, a nie do odzysku. Że to cały jest samochód do. Ja cię kręcę. No to ładnie. No to ładnie. No to ładnie. A pojedziemy nim sobie, zobaczmy. Ciekawe, czy da się zapalić. Ale ta! Dobra, to jedź. Na tor testowy. Okej, okay, no to co? Jedziemy i sprawdzamy, słuchajcie. Sprawdzamy. Sobie kamerkę wezmę tak. Jeszcze można inaczej. Dobra. Ale przyśpiech ma ładny. Tutaj hamulce. Ale kurde, i hamulce sprawdzę, słuchajcie. Wychodzi na to, że to jest jeden z najlepszych aut, którym jeździłem tutaj na teście. Moje nawet, kurczę, no, dobrze się trzymał, nie wiem. Dla mnie ideał. Co tu zmieniać? Co tu naprawiać? No idealny. Dobrze się trzyma, hamulce sprawne. Nie buja. A tutaj zobaczcie. Tarcza hamulcowa, kuliła tarcza. O kurde, klocki, wszystko do wywiady. Moim zdaniem idealne auto. On lepiej się zachowywał niż te już naprawione. Ale dobra, no. Kurde, no. A nie da się już tego zadania skończyć? No dobry jest, panie. Ciekawe, jak tu wyjdzie w ogóle. Ciężko sterować. A tylko łącznik stabilizatora wymienić? On chce.
Ale jaja. I tylko to? No dobra. Dobra, to tylko tyle mu wymienimy. Naprawa części. Kurde, to faktycznie nie ma. Tutaj nie ma pieniędzy, pan. Chyba chłop. Dobra. Dawaj, pan. Na podnośnik. Chyba pan nie ma pieniędzy. Słuchajcie. Chyba pan nie ma pieniędzy. Dobra, to co tam. Co tam mu grozi? Ciężko sterować autem. Łącznik stabilizatora. Przedni. Okej. Okay. Łącznik stabilizatora. Jakiś problem z hamulcem. Klocki hamulcowe. Tarcza. Dobra, zacisk hamulca. Dobra, to zaraz sobie to wszystko zaznaczymy. Gdzie co jest. No dobra, podnieśmy go troszkę. Łącznik to trzeba będzie podnieść go całkowicie, nie? Ale pokaż pan tą maskę. Zobaczmy. Kurde. Fajny i ten silnik taki czerwony, czy ten, ta pokrywa fajnie czerwona wygląda. No i tak, co tutaj mamy? Ten tarczę mamy. Tutaj ten łącznik stabilizatora. Łee! Szybka naprawa. 7400, słuchajcie, mieliśmy. Ja muszę to gdzieś spisać. Nie, no będziemy pamiętać. 7433. I zobaczymy, ile zarobimy. Czy w ogóle zarobimy? Czy to się w ogóle opłaca brać te auta? No powinno się opłacać, no bo dlaczego nie? Dobra. Dobra, to zaraz tutaj sobie koło wymienimy. Znaczy, wymienimy. Zdejmiemy koło. Kurde, tutaj naprawdę zasługuje. Ale wiecie co? To jest coś takiego. Jak mi kiedyś mechanik powiedział, że... Ja zawsze w ogóle, jadąc do mechanika, to zawsze mu, jak jeżeli nie wiedziałem, że coś się dzieje, albo chciałbym, żeby mi sprawdził przed, jakby, no, przed po prostu, no jak się zbliżał koniec przeglądu, jak się, no znaczy, koniec przeglądu, no jak już prawie termin się zbliża do końca przeglądu. Zawsze podjechałem sobie do mojego mechanika, zostawiałem mu to auto i powiedziałem, weź tam posprawdzaj sobie, co tam zauważysz i ja nic nie widzę, na przykład, że nie słyszę, żeby coś tam stukało, wszystko niby ok, ale weź sprawdź. I on sobie zawsze to sprawdził, no i mi mówił, ty Artur, to. I on mi mówił, nie, że to. Że tam, no na przykład, albo ta jest część, ale ona jeszcze jest spoko, nie powinniście tutaj żadnej jakiejś tam robić nam z tym ten. On jeszcze auto pojeździ, niepotrzebny wydatek na razie, jeszcze spoko. Ale to musisz, to musimy wymienić. No i dobra, szedłem, nawet w zasadzie to on już dzwonił do żeby części pozamawiać. No i słuchajcie, i tak to mniej więcej wyglądało. A jeżeli, ale ja wiem dużo, że na przykład jeżeli bym, że dużo na przykład moich znajomych miało coś takiego, że przyjechało do mechanika i mówi, panie mechaniku, trzeba wymienić, no, klocki hamulcowe. No to mechanik co robił? Wymieniał klocki hamulcowe. Ale, że to jest amortyzator zardzewiały, że to trzeba wymieniać, to nawet mu nie powiedział, wiecie? To mu nawet nie powiedział. A z czym to się wiązało? A no z tym, że jeszcze raz musiał do niego kiedyś przyjechać i powiedzieć, panie, no amortyzator mi tutaj ten siada. No to dzień dobry, no kolejna wizyta, dzień dobry. I pieniążek jest? Jest pieniążek. Dobra. Słuchajcie, wymieniamy. No my wymienimy i my... A my zrobimy, znaczy ja bym powiedział, no panie, ja pokażę listę czego, co tu trzeba wymienić, trzy czwarte samochodu trzeba wymienić, nie? Ale no wiecie, no, może nie ma pieniędzy, no, może nie ma pieniędzy i każe wymienić tylko to, nie? Dobra, to tak, czyli wymieni, co żeśmy zdjęli? Czekajcie. Klocki hamulcowe, dobra. Klocki hamulcowe. A to czekajcie, tu jeszcze. Ale to czekajcie. Nie, tutaj nie, to tam klocek hamulcowy, dobra. Tu musimy. Dobra. Mamy łącznik stabilizatora. Tutaj klocka nie każą. Dobra, to przejdźmy teraz. Tutaj koło. Zdejmujemy.
Tutaj tarcza też będzie. No, tu tylko tarcza, ale chyba z klockami, tak. Dobra. Może też ma na tyle tylko pieniędzy, nie? Klocek i tarcza hamulcowa, dobra. I tu już nic, słuchajcie. I tu już więcej nic. No spoko. Dobra. Okej. Przejdziemy sobie do następnego koła. Dobra, to pójdziemy sobie tutaj. Czekajcie. Cyk. Popsiukamy. Popsiukamy. I odkręcamy. Nie, tutaj też mamy klucz ten automatyczny jednak do... Tylko, że po prostu jest wolny. A jakiś stary, nie? Ale wolałbym wolny niż ten szybki, chyba. Dobra, tu już wymieniliśmy. I jedziemy jeszcze tutaj. Kolejne koło. Dobra, i tutaj tarczę. A, przepraszam, no przecież musimy jeszcze zacisk. Dobra. Klocek. I tarczę. No kurde, no zobaczcie, tu wszystko jest do wymiany. Tu leje na bank też. No zobaczcie, tutaj pół oś. Kurde, przecież to panie. Ale faktycznie auto zachowuje się idealnie. Dobra. No dobre, no trudno. No trudno, nie chcę więcej. To co ja nie będę, słuchajcie, zmuszał. Teraz tak. 7400 mieliśmy i jeszcze jedną rzecz, bo musimy spisać sobie, bo przede wszystkim łącznik stabilizatora. Łącznik stabilizatora musimy. Łącznik to jest ten. To musimy zamówić. Dodaj do listy, dobra. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze, panie? Co tam jeszcze? Klocki hamulcowe, dwa klocki hamulcowe, tarcza. Klocki hamulcowe, cyk. Tarcza hamulcowa, gdzie ona tutaj jest? Tutaj. Dobra, no to faktycznie 3% już, no to totalnie już. No i ja bym... Ale która? Wentylowana? Czy ta? Jak to było? Chyba też będzie do wymiany ta wentylowana. Tak, wentylowana i zacisk hamulca. No i dobra. Wentylowana i zacisk hamulca. Tu jest. Ale ten, dobra, ma 38, to 20, a nie, tu. 50. No, ale to ten chyba będzie do wymiany. No, ale w każdym razie nieważne, bo to byśmy... czy ten wskazali, jest taki sam. Dobra, jedziemy. No i to chyba wszystko. Chyba wszystko. Zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem ciekaw, jak to będzie. Czekajcie. Łącznik stabilizatora. Łącznik stabilizatora. Dobra, i jak on wygląda? Przedni typ A. Przedni typ A. To jest to. Poprosimy. 7400. Dobra. Cyk. Dobra, co tam mamy jeszcze? Łącznik stabilizatora. Dobra, to mamy. Klocki hamulcowe 2. Dwie sztuki. Klocki, ham, dwie sztuki, dobra, co jeszcze, tarcza hamulcowa, wentylowana i taka zwykła, no to akurat tutaj jesteśmy, czyli cyk, cyk. Dobra, to od razu możemy sobie to już wykreślić i zacisk hamulca tylko. Zacisk hamulca, dobra. Szukaj. Zacisk hamulca, no to tu mamy. Kurde, no takie zlecenia to ja bym tam z chęcią, nie? Ale ładny silniczek. Dobra, zamykaj mi tu ten, bo i tak to niepotrzebne. I jedziemy, słuchajcie. Dobra. Tutaj tak, tarcza, cyk, piękna tarcza. O, tutaj? O, tutaj ta tarcza, tak. Cyk. Oj. Dobra. O.
Wszystko. A jeszcze koło mieliśmy zamontować. Właśnie nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem. Ale zaraz chyba zrobimy to wszystko. Śruby jeszcze dostanie nowe ode mnie. Chociaż nie, może wiecie, czyścimy ten albo. Nie wiem, to, ja bym poszedł jeszcze tamto koło jeszcze. O, tu. Zamontował. Dobra. I teraz co? Już bym tak, to odpiął, to odpiął. I tutaj mamy wszystko, słuchajcie. Przejdziemy sobie teraz do tego koła. I tak, przede wszystkim zamontował tutaj łącznik. Cyk. Nowiutki. Teraz tak, zacisk. Dobra, koło. Teraz pytanie, czy ja czasem nie pomyliłem i ten zacisk, co tutaj powinien być, chociaż nie, lepszy. No nie, 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 dobra. To nie powinno tak, to już powinno być tu ok. Dobra, zobaczmy to koło jeszcze tutaj. Dobra, ojej, 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 o, dobra. Tarcza, cyk. Klocek. Zacisk. Cyk, cyk. I przykręcamy. I koło. Dobra. No i dobra, i to chyba było tyle. Jeszcze sprawdzimy sobie tak. Tu mamy już zrobione. Mamy zrobione. To też, to też. No i już koniec, zakończenie zlecenia. Dobra, 7433 mieliśmy. Dochód, zobaczymy. Czy tam, aha, właśnie, bo czy my mamy. Ile expa mamy już? Czekajcie, jak to. Mamy 550 expa. Zakończ. Ojejku, 580, czyli 30 expa nam tylko to dodało. A gotówki, to słuchajcie, jak kot napłakał. Jedynie co, to mamy jeszcze jakieś części stare, słuchajcie, no, takie coś, no, mamy. I co mamy z tym zrobić? A ile to możemy, za ile możemy sprzedać to? No, sprzedaj. Słuchaj, części, których kondycja jest niższa. Nie, ale nie, anuluj. Chciałbym tylko jedną rzecz sprzedać, to. Ej, czy na pewno chcę sprzedać za jeden kredyt, o matko kochano. To nie, to już wolałem części tamte. To wolałem części już. No bo co to za jeden kredyt? Daj ta spokój. A co jeszcze możemy? Czekajcie, a na przykład to? 3 kredyty. A to? 6 kredytów. O, 6 kredytów? Spoko. Ale dobra. Dobra, no to to byłoby tyle tutaj, słuchajcie. 200, czyli 550 mieliśmy, czyli 30 expa. No to w miarę, ale nie, jednak wolę, słuchajcie. No i co to, parę, nie, to, a, kurde, mieliśmy 7433, czyli zarobiliśmy 65 kredytów. Pies napłakał. Dobra, ale po pierwsze, dowiedzmy się coś o tym aucie naszym fabularnym, słuchajcie. Kolor fabryczny jest biały był. A ktoś przemalował go na zielony. Czerwony ładny jest. Słuchajcie, mi się podobał czerwony. Ładny też. I też niefabryczny, zobaczcie. A przecież to jest taki, kurczę, bardziej sportowe takie autko, nie? Co on tu ma? 273 tysiące przejechane. 96 rocznik. W tym roku to był 1996 rok, to ja, słuchajcie, swojego pierwszego peceta kupowałem. To był Pentium 75. To była firma Optimus. I słuchajcie, na dodatek była do... oczywiście, najlepsze to słuchajcie, kiedyś to było tak, że no, znaczy to nie, o, karta dźwiękowa nie była zintegrowana na płycie,
i ja kupiłem oddzielnie płytę. I to był Sound Blaster 16, słuchajcie. A wiecie, ile kurwa to kosztowało? Matko Boska, kochana, to za 4 miliony. Trzeba było przed nie, to było denominacją? Nie, no nie, bo jak 4 miliony, to nie była denominacja jeszcze. Nie pamiętam, w którym roku była denominacja. Kurczę, już tak dawno. W 96 roku, słuchajcie, w Optimusie, słynnej naszej potędze, niestety... Uff, ach, dobra, mniejsza z tym, nie będziemy politykować i w ogóle gramy. Dobra, zajmujemy się autem, bo to o to tu chodzi. Fabryczny tył Atlanta, warianty, dobra, tutaj spoko. Można znaleźć części, stodoła, złomowisko, aukcja, na aukcjach nawet może. Czy albo auto chyba można znaleźć, pasujące silniki. Dobra, i tutaj mamy sporo też tego, mamy sporo też. Ale klocki hamulcowe przede wszystkim. I wiecie co, o co mi chodzi? Tak, można 76%. Chodzi mi o to, że jak ja się nim przy... Mam nadzieję, że go odpalę. Chciałbym go odpalić, bo jak go odpalę, to sobie sprawdzimy na torze i czy wyjdą te inne części, nie? W silniku brakuje oleju. Dobra. To dawaj ten olej. To bym chciał zbadać. Ciekawy jestem po prostu. Dawaj olej. Dawaj olej, dawaj machę. Wlejemy olej, nie będziemy dolewać, nie będziemy zlewać. Po prostu sobie... Piękny też silnik, kurde. Super ładnie to wygląda. Dawaj, dolejemy oleju. Chodzi o to, żeby tylko zapalił. No. Mam nadzieję, że się go odpali. Przestaw go na wejście. Nie mówił, że się go nie pod... Kurde. Nie da rady. Szkoda. Szkoda, bo by wyszłoby nawet chyba, nie? Czy coś nie tak z układem jezdnym, czy... Ale fajne. Naprawdę podoba mi się to auto. Bardzo mi się podoba to auto. Takie miejsce. Zobaczcie, jakie on ma, kurczę, nisko to... Znaczy, jak ma opływowy tutaj kształt. Nisko posadzony dach. Szyba po prostu leży. Szyba po prostu leży. Kurde, no bajera. Podoba mi się to auto. Fajny. Fajny, a jak tam bagażnik? No, to jest to samo, ten układ. Chociaż, kurczę, tutaj szyba troszeczkę jest bardziej tak... Bardziej, no nie, nie, no i ta... No tu chyba, no tu jest więcej. Więcej, słuchajcie, ma przestrzeni ten z tyłu, pasażer. Ale bagażnik to... Kurde, no co tu zmieścisz? No co tu zmieścisz? Chyba stół do robienia ciasta. Taki, wiecie, żywałkiem można i nic więcej. No dobra. Można wszystko wymontowywać? Ciekawe, czy można wsiąść tutaj? Też można wsiąść. Fajnie. A ciekawe, czy z tyłu można. No dobra. Nie. No nie działa. Dobra, a można z tyłu usiąść tam? Nie, nie można, szkoda. Szkoda, szkoda. No dobra. Może najpierw wizualnie sobie zbadamy, nie? Oczywiście, dobra. Ale jakie kurde opońska ma szerokie. Strasznie. Tam chyba już jedna część nam tutaj wpadła w oko. Dobra, to bezpieczniki. Dobra. I widzicie, gdybyśmy więcej kasy wydali, tak mi się teraz tak jakby przypomniało i taka myśl mnie naszła, gdybyśmy więcej, słuchajcie, przy tamtym aucie, co mieliśmy, niefabularnym, no przed chwilą, co tutaj byliśmy, robiliśmy, remontowaliśmy, gdybyśmy więcej w to auto włożyli kasę, to byśmy na tym wyszli jak, kurczę, Zabłocki na mydle. Czyli widzicie, lepiej brać na początku fabularne, żeby mieć w ogóle po prostu kasę na części do tamtych aut, bo się później okaże, że wymieniliśmy coś, co niepotrzebnie, nie?
Dobra, zbadajmy sobie dalej tutaj. Tutaj jeszcze zawieszenie jest, dobra, akumulator nie, nie da rady. Tutaj, dobra, no tutaj to zbadamy, bo to zawsze to, co możemy badać, to sobie zbadamy, bo mamy też expa, nie? Już zobaczcie, już mamy 600, już niedługo level 7 będzie. Tutaj wszystko chyba ok. Dobra, jeszcze mamy tak. Tutaj silnik, 26 elementów. Zobaczmy. Może faktycznie jakby przy tym badaniu, jakby szybciej ten czas szedł. No, o, tutaj mamy pasek rozrządu do wymiany już. No ale tam tylko 0,02% szybciej to wyszło. To tak. No, jak są na czerwono części, nie? Te takie procentowe, to, to trzeba już do wymiany. A reszta to. Reszta nie. O! I pasek rozrządu drugi. Okej, okay, dobra, tutaj jest już ok, wszystko zbadane. Układ wydechowy. Pożądalu, drugi. Dobra. A nie, bo to, to był... Aha, tu jeszcze. O kurde. Dobra. Tu jeszcze. Wow. Spoko. Zawieszenie. Dobra, mamy. Co tu jeszcze? Kurczę, musimy może te narzędzia kupić dodatkowe. To byśmy sobie mierzyli, spadali, nie? Byśmy mieli z głowy. Trzeba będzie tak czy siak prędzej czy później je kupić. Bo nie ten, bo nie ten. Jak zbadamy? Jak będziemy badać? Później co? Jak oddamy do użytkowania auto? Dobra, tutaj oś. O kurde. Zawieszenie tu jeszcze sprawdzimy. Obejma resora. Okej. Dobrze, dobrze. Dobra, sporo. Tutaj z tyłu będzie trochę roboty. Piasta, no, sporo będzie. No i jeszcze też nie wiadomo jak z tym ze zbiorniczkiem paliwa, ale chyba jest ok. No na pewno tuleje, nie? Wszędzie tutaj tuleje. Trzeba będzie wymienić. No i zobaczcie, mamy 663 punkty expa już. Także warto, warto badać. No i tym bardziej nie dość, że raz, że warto badać, bo exp leci. To jeszcze na dodatek już wychodzą nam części, które trzeba będzie wymienić. I zobaczcie, jak mieliśmy tam chyba 4 elementy. Oj, przepraszam, tryb normalny. 4 elementy wspomniane, to zobaczcie, ile już nam wyszło. Cała strona. Cała strona, jedna, no i tutaj 3. No i tu resztę trzeba znaleźć. Dobra, no ale to weźmiemy sobie, słuchajcie. Oj, przepraszam, bierzemy auto na warsztat. Na podnośnik. Dobra, podwyższymy go sobie troszeczkę już. Niech sobie tam... Może takie oleje czy coś, to jednak faktycznie na końcu będziemy sprawdzać. Bo nie wiem, też tam chyba pisze wymień olej, dobra. A tutaj jeszcze dolej płynu do spryskiwaczy. No dobra, wymień olej, naprawę. Ale wiecie co, przede wszystkim tak. Przedni zderzak. Przedni zderzak? Czy to nie jest jakby z tego auta? No, znaczy no z tego, ale aha, zielony pewnie chciał. On sobie wymienił tutaj. Przedni zderzak. No to spoko, ciekawe. No, pierwszy raz będziemy coś takiego robili. Dobra, spoko. Ale wiecie co, jeszcze jedna rzecz tylko. Wezmę sobie, spuszczę tak czy siak olej. Olej spuścimy. Bo i tak ten olej trzeba będzie wymienić. To już sobie go spuszczę. No, będzie spuszczony i mamy gwarancję, że nic tam się tu już nie rozleje po warsztacie. Dobra. No i to by było na tyle. Spuścimy sobie auto na dół. No i dobra. Słuchajcie, myślę, że w tym momencie odcinek zakończymy. Dzisiaj troszeczkę też rzeczy porobiliśmy, posprawdzaliśmy sobie przede wszystkim. No i wzięliśmy na warsztat auto, które nie było fabularne. Okazuje się, że się mało opłaca, aczkolwiek dla expa, tak? Bo 30 expa
mało rzeczy też było do zrobienia w sumie. No tak, bo tam tylko parę rzeczy, tam 5 rzeczy chyba do wymiany miał, czy 4, czy 6, jakoś tak. Całe szczęście nie chciał całego auta remontować, za taki exp to w ogóle by się nie opłacało, moim zdaniem, ale 30 expa plus tam troszeczkę kredytów, jakoś tak poszło. Dobra, a słuchajcie, my widzimy się w kolejnym odcinku, jeszcze nie wiem kiedy się pojawi, bo jak już mówiłem w poprzednim, myślę, że odcinki z Car Mechanic Simulator 2021 będą wyświetlane środy, piątki i weekend, czyli taki środa, piątek, sobota, niedziela, bo niestety chyba nie dam rady tak codziennie nagrywać jak pozostałe i wypuszczać odcinki chociaż nawet co drugi dzień, ale i tak to są 4 dni w ciągu tygodnia. Znaczy 4 odcinki w ciągu tygodnia to i tak jest moim zdaniem sporo. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to zachęcam Was do subskrybowania oczywiście kanału. Oczywiście łapkowania. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!